Cześć, to jest Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku w sezonie czwartym. Moi kochani, dzisiaj zabawimy się w pogromców mitów i przetestujemy sobie najdziwniejsze mity w tym sezonie. Oglądajcie film do samego końca, bo mity są naprawdę przekozackie i wiele się dowiecie na temat nowego sezonu. Jeżeli nie mogliście się doczekać nowego sezonu tak samo jak ja, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, ponieważ 70% oglądających moje filmy tego jeszcze nie robi. I pamiętajcie, że trwa konkurs na karnety bojowe. Jeżeli chciałbyś wziąć udział, wpisuj kod Farel do sklepu, a w komentarzu napisz, co ci się najbardziej podoba w tym sezonie. Wyniki konkursu ogłoszę już jutro, a teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Pierwszy mit. Czy jeżeli wskoczymy w chromatyczne tornado, to zamienimy się w chrom? Sprawdzamy. Uwaga. 3, 2, 1. Woo! Oczywiście, że tak. Moi kochani, jeżeli chcecie zwiększyć swoją przewagę w grze, wskakujcie w tornado. Będziecie silniejszy dzięki chromowi. Nice. Mit potwierdzony. Czy mając na sobie efekt chromu, spadając z dużej wysokości, stracimy HP? Próbujemy. Uwaga! O! 5 HP! Jak widzicie, nie skakajcie z wysokości, używając chromu. Spróbujmy zaskoczyć jeszcze raz, tylko przy pomocy kulki, czyli gluta. Uwaga! Hop! I lecimy kulką na dół! O! Czyli kulka nie otrzymuje fal damage'u. Moi kochani, więc jak będziecie skakali, to tylko i wyłącznie przy pomocy kulki. Ale bajer! Jeszcze raz, uwaga! Hop! Lecę! I bum! Nice! Zarąbiste. Czy z nowego bossa wypada mityczny item? Sprawdźmy. Co jest? Ale cię splombowała, stary! Chyba się tego nie spodziewałeś, co? Stary. No, ona jest jakaś przemocna. Wilki jakieś, stary! A, to są jej wilki. To nie złe wilki! Z adamantium! Na dole, pod tobą drugi. Uważaj, blisko! Stary, co ona ma za tarczę? Najpierw musisz wilka zabić, aby ją odbić. Weź mnie zdać. A, o to chodzi. Damy radę? Ta, wale aptekę szybko, stary. Na spokojnie. Biegnie tu. Dobra, nice! Po lewej, dawaj ją. Dostała! Zero, dostała! Leży! Led. Tak jest, moi kochani, wypada karabin Herolda! Mityczny, co jest? Stary, jak to szybko strzela, czy ty widzisz? OP ten item, czy nie? No zaraz przekonamy się na jakimś wilku. Jest z przodu. Tu jest, dawaj. Chromatyczny wilk. Wow! Jest mega szybki. Ktoś, kto będzie miał takiego turbo aima, grając tym będzie przekozakiem. Niesamowita broń. Czy kiedy użyjemy fontanny chromu na ścianie, będziemy mogli przez nią przejść? Rzucamy. Wow. Spójrzcie na to. Normalnie przechodzimy przez ścianę, bo otwieramy portal chromatyczny. Co jest? Ale bajer. Mit potwierdzony. Czy chromatyczne ognisko możemy zgasić fontanną chromatyczną? Nie. Mit obalony. Nie da się zgasić ogniska fontanną. Czy 100% lama, która respiła się parę sezonów temu w jednym miejscu, dalej jest dostępna w grze? Sprawdźmy ją. Jesteśmy w tej chatce i uwaga, oby była. Halo, pani lamko, gdzie pani jest? Nie ma. Lama niestety została wycofana. Łapka w dół dla Epic Games. Mit obalony. Czy przy pomocy fontanny chromu możemy zarazić inne zwierzęta? Tutaj mamy swojego kruka, którego chcę trafić fontanną chromu i... Dostał! Spójrzcie na to! Zmienił się w chromatycznego! Wow! Czyli możemy zarażać zwierzęta. Sprawdźmy też na innych osobnikach. Sprawdźmy, czy kurczaka też możemy zmienić w chromowanego. Uwaga! Bum! Oczywiście, że tak! Chodź tutaj! Teraz sprawdzimy, czy możemy latać na chromowanym kurczaku. Oczywiście, że tak! Nie jest wcale taki ciężki, jakby się wydawało. Czy mając efekt chromu na sobie, potrafimy wyżej latać na kurczaku? Uwaga! Woohoo! Niestety nie. Efekt chromu nie pomaga nam wyżej latać. Mit obalony. Przed nami znajduje się cały chromowany domek. Czy możemy do niego wejść, nie rozwalając ścian, ani nie otwierając okien? Po prostu trzymając tylko i wyłącznie strzałkę do przodu. Uwaga! Próbujemy! Da się! Zobaczcie! Przechodzimy normalnie przez ściany! Bez najmniejszego problemu. Mit potwierdzony. No to teraz sprawdźmy, czy tak samo możemy przejść przez sufit. Uwaga. Co jest? Przez sufit nie możemy przejść, tylko przez ściany. Więc mit obalony. Przez sufit nie da się przejść. Jakby kto pytał, to drzewka nieskończoności pozostały z tamtego sezonu. Kto się cieszy? Łapka w górę. Sprawdźmy, czy fontanna chromu działa na NPC-ty. Uwaga. Bum. Tak! Spójrzcie! Zamieniliśmy go w chrom. Co jest?
Mit potwierdzony. Czy używając fontanny chromu na opony będziemy później dalej mogli się od nich odbijać? Sprawdźmy to. Opony się chyba nie zmieniły. Tak, opony się nie zmieniają i możemy dalej na nich skakać. Mit obalony. Teraz sobie sprawdzimy, czy kiedy jesteśmy glutem, możemy przeskoczyć przez ścianę, nie tracąc przy tym prędkości. Zmieniamy się w gluta. I uwaga. Hop! Wow! Spójrzcie! Bez najmniejszego problemu przeskakujemy przez ściany. Co jest? Jeszcze z półobrotem. Wow! Ale wiksa! Mit potwierdzony. Dobre. Sprawdźmy teraz, czy dystrybutor wybuchnie, kiedy rzucimy w niego fontanną chromu. Uwaga! 3, 2, 1! Boom! Wow! Zmienił się w chromatyczny. Ale na szczęście nie wybuch. Mit obalony. Teraz sprawdzimy, czy przy pomocy chromu możemy zrzucić kulę. I czy ona też się zmieni w chromowaną. Uwaga! 3, 2, 1! Boom! Wow! Spójrzcie na to! Zmieniła się w chromowaną, ale nie spadła! I teraz kula poleciała. Wow, ale ona wygląda zarąbiście. Mit obalony. Teraz sobie sprawdzimy, czy możemy strzelać przez chromowane ściany. Idzie na nas wilk. Rzucamy i uwaga. Panie wilku. Patrzcie, wilk przeszedł przez chromowaną ścianę, a tego się nie spodziewałem. Czyli zwierzęta mogą przechodzić przez chromowane ściany? Tak, mogą. Mit potwierdzony, ale jeżeli chodzi o strzelanie, to nie możemy tego zrobić. Mit obalony. Nie możemy strzelać przez ściany. Bo mnie zabije! No, chodź, wariacik. Wow! Zdjąłem z niego chrom? Czy chromowaną ścianę możemy zedytować? Nie. Niestety nie. Możemy przez nią tylko i wyłącznie przejść. Czy chromowaną plamą, kulką, jak zwał, tak zwał, możemy pływać? Przekonajmy się. Uwaga! Tak! Bez najmniejszego problemu pływamy sobie tą kulką i jesteśmy mega szybcy. Nie idziemy na dno. Wow! Mit potwierdzony. Czy rzucając fontannę do rzeki możemy zarazić ryby i będą chromowane? Sprawdźmy. Plusk. I co? Zajrzyjmy pod wodę. Nie! Ryby są takie same. Mit obalony. Czy w tym sezonie powróciła jakaś OG miejscówka? Oczywiście, że tak! Spójrzcie na tą chatę, pamiętacie? Ta miejscówka lewitowała nad mapą jeszcze kiedyś, jak była historia z Kevin Klubem i powróciła. To był dom z Loot Lake'u. Mamy tu jakąś pamiątkową latarnię. Ja kiedyś taki nagrywałem śmieszny odcinek, że ponury żniwiarz tutaj nas ganiał po tej chacie. Dawno, dawno temu. Ojejku, jeszcze nie było trybu kreatywnego. Mamy skrzyneczkę. Proszę bardzo. Jest też dach. Zarąbiście to wygląda. Mega się jaram i mam nadzieję, że w tym sezonie powróci jeszcze więcej OG miejscówek. Jeżeli graliście w tym sezonie, to napiszcie, z którego sezonu jest ta miejscówka. Czy w tym sezonie do gry zostały dodane mityczne kurczaki, z których wypadają mityczne itemy? Sprawdźmy. Woo! I co to jest? Złoty DMR. To nie był mityczny kurczak. Mit obalony. Czy przy pomocy fontanny chromu możemy zarazić lamę i będzie chromowana? Uwaga, wracaj tutaj, wariatko. Boom! Tak, spójrzcie na to! Chromowana lama! Ale bajer! Nie no, czegoś takiego się nie spodziewałem. Wracaj tutaj. Patrz, jeszcze raz ją zmieniamy. Ciach! Czy wypadł jakiś chromowany lód? Nie. Ale dalej na szczęście wypada nam ślurpownica. Nice. Mit potwierdzony. No to teraz sprawdźmy, czy rekin też może zostać zamieniony w chrom. Uwaga. Nie trafiam? Nie trafiam? Tak! Trafiłem go! Zobaczcie, jaki kozacki! Cały chromowany. Mit potwierdzony. Czy w tym sezonie, ślizgając się, możemy odbić oponenta? Sprawdźmy to. Uwaga, rozpędzeni. Siu! Tak! Widziałeś to? Robi wrażenie. Co jest? Boom! Normalnie kogoś możesz tak wybijać do strefy. Ale wiksa. Mit potwierdzony. No to teraz, moi drodzy, sprawdzimy, co się stanie, kiedy obydwoje się rozpędzimy z tą samą prędkością i użyjemy w ślizgu. 3, 2, 1, go. Dawaj. Okej. Okay? Czyli rozumiem, że jak w tym samym czasie to zrobimy, to po prostu się klinczujemy i nic się nie dzieje. Ciekawe. Jeżeli, moi drodzy, trwaliście do tego momentu, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzu niezłe akrobacje cyrkowe tam Smalczyk odwala. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie brać udział w konkursie na karnety bojowe, bo jutro ogłoszę wyniki konkursu. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!